Dobry wieczór, kochani. Witajcie w dzisiejszym filmie na kanale Dragonic 524 i witajcie w nowym układzie kanałowym. Mam nadzieję, że teraz będziecie mnie świetnie słyszeć. Przede mną jest nowy mikrofon od SPC, model SPC Gear 950T, który właśnie dostałem wczoraj od Media Expert. Sobie zamówiłem wprawdzie, oczywiście, ale już przyszła mi przesyłka. Taką mi już to mi podłączył. Więc nam idealnie powinno działać i dobrze mnie słychać, bo również już ustawiłem OBS-a, robiłem już test, więc teoretycznie wszystko jest w porządku, więc mam nadzieję, że już nie będzie takiej powtórki jak ostatnio, że przy ostatnim filmie z Urban Move MZK Chojnice, że nie było mnie w ogóle słychać, tylko było słychać grę. Przepraszam, kochani, jechałem na tymczasowym sprzęcie po prostu, bo był problem. Miałem pierwotnie jechać na innym mikrofonie, mianowicie pierwotnie to plan zapowiadał, że miałem jechać na tym sprzęcie, czyli po prostu na Tracerze. To jest akurat to jest uchwyt z tego mojego rozwiązania, które wykonał mi Takumi, które wymyślił on i mi zrobił, więc to już jest po prostu moja domena w tej chwili pod tym. Więc sobie to podłączę, bo specjalnie musiałem zdjąć ten statyw, bo byłem bo musiałem pójść po prostu, no, toaletę i te sprawy, wiecie, o co chodzi. Więc sobie to podłączę, podmontuję ten od razu ten mikrofon z powrotem do wózka, żeby on już był tam przymocowany. Kurde, jak ja kocham, kiedy, kurczę, mi się coś tutaj giba jeszcze. Już powinno być dobrze. Sorki, musiałem sobie to od razu przewozować. Cóż, przynajmniej w praktyce pokazałem, od razu mogłem też jako tako zaprezentować mój sposób na jak ja sobie montuję sprzęt. A poprzedni sprzęt to był po prostu mikrofon od Hamy, więc na tym jechałem pierwotnie i na tym mnie bardzo słabo, w ogóle nie było mnie słychać. To był tymczasowy mikrofon na stojaku, a teraz aktualnie mam podwieszany SPC Gear 950T, dosyć starszy model, ale jest bardzo sprawdzony, wiem dlatego, bo Takumi z takiego korzystał. Więc no, od tej pory w kadrze będzie widoczny mikrofon, ale dlatego, że... O matko. Mówił nie dotykać, nie ruszać za koszyczek, a ja zapominam, żeby nie ruszać, że ja to ruszam na koszyczku, sorry. Już nie ruszam. No więc, taki mam teraz układ. Mam doświetlenie. Widać mnie ze wszystkich, widać mnie po prostu dobrze doświetlonego. A w czapce siedzę dlatego, że mam taki kaprys. Jako, że Impuls tu jest napisane. Impuls Hybrid, czyli hybrydowy impuls. Wiecie, taki znak rozpoznawczy miłośnika transportu. Więc dlatego czapka idealnie do tego pasuje. I mi nie przeszkadza, że siedzę w czapce w domu, po prostu do dekoracji. A jeśli jesteście nowi na kanale, nie wiecie, o co chodzi z tym kanałem, to kanał miłośnika transportu, który no, prezentuje gry transportu publicznego, ale również nie tylko, ogólnie są gameplaye na tym kanale, nie tylko z typowe retransport, ale będą też inne gameplaye. Przykładowo już na kanale jest jeden odcinek z gry Kangurek KO 2022 Edition. Więc no właśnie będą również inne gry, a również ostatnimi czasy na kanale pojawiają się odcinki z serii ciekawostek ze świata transportu publicznego. Oto ja, Dragonix 524, witam i zapraszam do wspólnego oglądania kolejnego już gameplayu. Tym razem wejdziemy w jeszcze jeden gameplay, bo dostałem wiadomość od jednego z was, kochani, że na jednej grze pojawiła się nowa aktualizacja. Miałem okazję już ją sprawdzić, zobaczyć, czy to prawda. I rzeczywiście pojawiła się aktualizacja na jeszcze na jednej grze. I z tego też powodu, kochani,
Za chwilę ponowimy, właśnie za chwilę zaczniemy ten temacik. O Jezus. Tak, tylko chciałem jeszcze coś sprawdzić po prostu z YouTube'a. A zamiast tego odpaliłem sobie przypadkiem. To nie ten film? Oczywiście, że nie ten film. Znowu mi się gry pomyliły. Tutaj. Chyba. Bo jest jedna rzecz, którą chciałem sprawdzić. Wiem, że przedługi wstęp, ale przy nowym sprzęcie chciałem się po prostu wziąć i rozgadać po prostu i żeby nie było. O! Od użytkownika Trojanowy dostałem informację właśnie, że na DTG2, czyli na Drive Transport Game, pojawiła się nowa aktualizacja z linii autobusowych. I za chwilę wejdziemy na DTG i zapraszam, właśnie dzisiaj będzie odcinek właśnie z gry Kryjskiego. Mam już wszystko ustawione, tylko wziąć i odpalić. Co też właśnie uczynię, wejdziemy sobie nawet na prywatny serwer założony przez Maćka Całe nawet. Przez Maćka Całe, o matko. Nie jestem przyzwyczajony jeszcze do tego, że mikrofon mam tutaj, a słuchawki mam tutaj, więc no. Słuchawki to są HyperX-y. Mikrofon jest od SPC. Więc całkiem dobrej jakości sprzęt. No nie, tylko nie mówcie mi, że znowu mnie przy... Ach. Chyba się trochę mnie przejaśniło. Dobra, teraz jest dobrze. Sorki. Nie wiem, czasami się zdarza, że mimo wszystko weźmie i mnie przejaśni. Dobra. Jesteście, ale jeśli jesteście nami na kanale lub do mnie powracacie, to zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, byście otrzymywali powiadomienia o nowych produkcjach. Nasz cel to 1000 subskrypcji do 15 października. Liczę na was, kochani, idziemy z tym koksem. Zaczynamy. Przydługi wstęp, bo przydługi, ja mam tendencję do przydługich wstępów niekiedy, ale raz na jakiś czas mam prawo się rozgadać, bo to w końcu mój kanał. Więc no, obiecuję jednak, że przy kolejnym odcinku już nie będę się tak rozgadywać. Dobra, tu jest tylko jeden spawn. Spawnujemy się na Szczęśliwicach, wybieram Solarisa Rubina 18. I mamy, tak jak już nam kolega Trojanowy wspomniał. No właśnie, sobie jeszcze raz zmienię ustawienie. Że nam kolega Trojanowy wspomniał. No. Aktualizację, że pojawiła się nowa linia wśród tych wszystkich linii, czyli 186, które jakby nie patrzeć jeździ w relacji Szczęśliwice-Banacha. Przez co teraz, żeby zrobić pełne kółko ze Szczęśliwic do Szczęśliwic przez Banacha, to jest teraz taka technika, że na Banacha po prostu zmieniamy linię. Jeśli chcemy zrobić obrót do wskazówek zegara, to robimy najpierw linię 154, a potem 186. Jak w przeciwną stronę, to najpierw 166 i potem 154. My najpierw zrobimy właśnie, my żeby zrobić pełne kółko, to najpierw pojedziemy na linię 154 do Banacha, którą już obsykałem w poprzednim odcinku właśnie z DTG. Zmienił się też inny układ. Spawn jest na nieczynnym przystanku. A teraz, żeby bezpiecznie wziąć i na niego podjechać, na ten przystanek dla wsiadających, to sobie wyjedziemy z pętli przejazdem technicznym. Staniemy na z boku i odpalę linię 154 na helperach. Dobra. Podciągamy na przystanek.
To są pierwsze trzy przystanki czynne, ale my musimy podjechać na ten pierwszy, bo tam ktoś czeka. Zapowiedzi włączone? Tak. Stanek Szczęśliwice. Ja będę starał się używać przycisków klawiszowych na klawiaturze zamiast tych przycisków, które są na ekranie, bo tak będzie mi wygodnie. V jest pod otwieranie drzwi, a N to jest chyba zamykanie, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętałem. Klakson jest pod H. Światła są oczywiście pod L. Wyłączenie zapowiedzi i włączenie zapowiedzi jest pod Z. To nas nie interesuje, to jest pod X. To jest C jest pod zmianę kierunku. Q to jest i E to są kierunkowskazy. No właśnie. Następny przystanek Szczęśliwice. Przystanek Szczęśliwice. B to jest ciepły guzik. Próbuję sobie przypomnieć jeszcze jeden przycisk tutaj w helperze. Znaczy w helperze w funkcji. Żebym pamiętał na przyszłość, ale chyba sobie teraz go nie przypomnę. Któryś przycisk był do silnika. A, tu jest do kamer. I i o. Tu jest do czatu. Nie ma to jak sobie teraz przypominać przyciski. Dobra. Mniejsza z tym, później może mi się przypomni, który helper był od przycisku do silnika. Znaczy helper, przycisk. Dobra, specjalnie opóźniłem odjazd. Bo i tak bym pędził, więc maksymalnie możemy opóźnić się o minus 3 minut, do minus 3 minut. Zgodnie z retoryką komunikacji w Warszawie. Więc no, pędzimy. Przystanek Gęsa. Następny przystanek. Tutaj jest ciężko skręcić, dalej się nie nauczyłem tutaj poprawnie skręcać. Ale życie. Nagle przepisy na tym odcinku. Przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Ale to tylko pod film, żeby wam pokazać, czemu nie należy przekraczać tutaj prędkości. Wóz po prostu traci przytomność i rzuca się na wszystkie strony. Ja to mogę sobie na to pozwolić, żeby to wypróbować. Dlatego, że jadę na prywatnym serwerze,
W normalnych warunkach, gdybym jechał na publiku. To... No. To bym jechał przepisowo. A tak to pojechałem tylko w ramach odcinka. Że ponad 50 na godzinę. Prawie setka. W terenie zabudowanym. Czego nie powinno się w ogóle robić. Bo widzieliście, ja nawet nie dałem rady wyhamować przed tymi światłami i przejechałem na czerwonym. Więc potraktowałem ten skręt jako skręt z dopuszczeniem, czyli ze tak zwaną zieloną strzałką do skrętu w prawo. Niektóre skrzyżowania właśnie taką strzałkę dla kierowców posiadają. Następny przystanek Banacha. Przystanek Banacha. Przystanek końcowy. Dobra, dojechaliśmy do końcowego przystanku. Niech wszyscy wysiądą. Ktoś tam wsiadł jeszcze, widzę. To pewnie oczekiwanie na 186. Chodziło o to, że chcę sobie zrobić chwilę przerwy po prostu. Mam do tego też prawo. Szkoda, że nie wiem, który przycisk jest do... silnika. Gdybym sobie przypomniał, to by nam mocno ułatwiło robotę. A, M jest do zamykania drzwi bez ich blokowania. N-ka to blokowanie. B to odblokowanie ciepłego guzika. A, bo to ja włączyłem czasówkę, sorry. Czasówka. Ale dobra. No to otwieram wszystkie drzwi. I dziękuję koledze Trojanowi za poinformowanie mnie o tej aktualizacji, ponieważ ja troszkę byłem zaskoczony, jak się dowiedziałem, że pojawiła się nowa linia na DTG. Ostatnio nie miałem jak obserwować po prostu serwera kryjskiego, bo po prostu nie miałem czasu wchodzić na Discorda. Wiecie, ja ciągle w biegu byłem po prostu, plus miałem wyjazd na trako. Więc no, taka to jest dla mnie miła niespodzianka. Dlatego cieszę się, że takie informacje dostaję od was, bo to wy również tworzycie społeczność. Więc jeżeli widzicie, jakie gry wam tutaj przedstawiam i tak dalej, to możecie mi przekazywać, czy jakaś aktualizacja do jakiejś gry weszła. A jeżeli macie jakieś inne propozycje na retransportowe gry, to możecie też pisać w komentarzach. Na jaką grę chcecie, żebym ja wsiadł i ją może przedstawiam na odcinku, to z chęcią to zrobię. Po prostu oczywiście nie mówię o grach sesyjnych, broń Boże. Mówię o grach typu Free Drive. Więc no. Więc koniecznie piszcie w komentarzach, czy w grach, które dotychczas teraz, oprócz DTG, które ja teraz wam przedstawiam, pojawiły się jakieś aktualizacje, czy które gry mi teraz poleciacie, żebym teraz w najbliższych dniach nagrał jakieś odcinki z innych gier, żeby była jakaś różnorodność. Cóż. Czas na prezentację linii 186. Miniatura zrobiona do odcinka. No to jedziemy, kochani, jedziemy. Następny przystanek Wiślicka. O rany, to jest do poprawienia w tej sytuacji. To już muszę zgłosić Kryjskiemu.
A zresztą Morze Kryjskiego oznaczę tutaj również w opisie. Tak będzie bezpiecznie. Więc od razu informacja do ciebie, Kryjski. Prosiłbym o do robienia tutaj tej latarni, bo nie ukrywam, że ja za wieczorem po tym odcinku Banacha. Znaczy Banacha. Banacha to już żeśmy jechali przez. Tamtą ulicę. Jedna to jest chyba Pawieńskiego. Ja i moja pamięć do nazw. Po prostu na tej ulicy brakuje świateł. Latarni. Dzięki czemu było widać, że nie była słaba widoczność w tym momencie. Przystanek Wiślicka. Więc nie wiedziałem, czy ja w którymś momencie nie wiedziałem, czy jadę po poprawnie pojezdni, czy zjechałem na trawnik. Następny przystanek Kielce. Oraz, że tutaj przy Dickensa brakuje świateł. Przystanek Kielca. Następny przystanek Szczęśliwice. Fajnie by było, jakby ta linia chociaż docierała chociaż do ronda ze Sądów Syberyjskich. To byłoby bardzo ciekawy po prostu pomysł. Bo nie mówię, że fajnie byłoby dociągnąć tę trasę do chociaż do tego. Do PKP Wola Wolska, gdzie byłaby przesiadka na tramwaje jadące Wolską, bo wiadomo, ile to jest roboty, zbudowanie jezdni, zbudowanie torów, a pewnie kiedyś czy później, może kiedyś doczekamy się wydłużenia trasy tramwajowej, która leci między innymi koło zajezdni Wola. Od Rogalińskiej przez metro Płocka do chociaż do cmentarza Wolskiego, no. Kurde, ciężko jest tutaj wykręcać. Przystanek Szczęśliwice. Przystanek końcowy. No to robimy teraz odwrotny kierunek, czyli 186 do przystanku Banacha. Dotrzymamy się na przystanku Skorochód Majewskiego. O! Coś nam się dosiadł.
Następny przystanek Kielce. Dobra, muszę dzwonić o 1 km, bo będzie nam ciągle dzwoniło. Inaczej przeskok, bo potrafi tutaj przy tej prędkości skoczyć do 51 km na godzinę, to już jest przekroczenie prędkości o 1 km, więc no. Wolę obniżyć prędkość o 1 km, żeby w razie czego skakiwała nam idealnie równy limit. Wiecie, o co chodzi. Chodzi o bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów. Przystanek. Bo teraz aktualnie staram się jeździć tak, jak powinno się poprawnie jeździć, czyli zgodnie z przepisami. Następny przystanek Skorochód Majewskiego. Przystanek na żądanie. I to jest chyba pierwszy przystanek na żądanie na DTG. I póki co jedyny. I tak na nim ludzie często wysiadają, dlatego nam się też zaświecił znak stopu. Przystanek Skorochód Majewskiego. Przystanek na żądanie. Następny przystanek Banacha. Dojeżdżamy już do Banacha, zaraz przestawiamy się na niestety 54 i wracamy na Szczęśliwice. Tak się aktualnie tutaj toczy ta linia. Że teraz mamy, że praktycznie mamy połączone dwie linie. Jeżeli nie chcemy wracać na, dobra, jeśli chcemy wracać na Szczęśliwice z Banacha, po przyjeździe na przykład jako 154, to przestawiamy się na 186. A jak chcemy wracać na Szczęśliwice po przyjeździe jako 186, to przestawiamy się na 154. Proste, nie ma na razie póki co innego sposobu, bo tak się powinno jeździć. Zgodnie z tym ustawieniem. Przystanek Banacha. Ile osób czeka na 180... Boże, na 154, przepraszam. Przystanek końcowy. Hmm.
Następny przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 roku. O, to ja teraz zgodnie z przepisami. A ja skierunkowo wskaz, żeby zmienić pas. Na ostatni. Dobrze, że pusto. Przyznaję się, wycofuję się leciutko. Poprawnie. Żeby nie było, że łamię przepisy. No i... jedziemy z przytupem. No i jedziemy za chwilę z przytupem. Przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Następny przystanek Kielce. No i za chwilę powinniśmy być na Szczęśliwicach. Przejechaliśmy przez halę Banacha. Przystanek Kielce. O Jezu. Ale wtopa. Jakim cudem wóz mi... Jakim cudem wóz mi skręcił. Musiałem jakimś cudem tutaj wpaść w pocisk. Nie wiem, jak to się stało. Następny przystanek Szczęśliwice. Czasami Robert sobie wziąć i się tutaj lekko zaświrować. Więc no, człowiek planuje jechać poprawnie prosto, a nagle skręcam w słupki. Dobrze, że szybko udało mi się go wycofać ten autobus. Więc no. Od razu mówię, że w piątek też będzie odcinek z DTG. W końcu trzeba jakimś tramwajem tutaj też się przejechać. Pierwotnie planowałem coś znowu z Chojnic, ale chyba Chojnica zostawię specjalnie na wtorki. Lepiej dawkować atrakcje.
Ze stołek serii oczywiście. Boże. Fus mi tak koślawo skręcił. Tylko spróbuję wycofać. Ty mi nie pierdziel, że myśmy się zablokowali na rondzie. Gdyby dało się wyjść z pojazdu i dało się go lekko przepchnąć, to byłoby dobrze. Zastanawiam się, jakim cudem, czyżbyśmy się tyłem zablokowali? Tak, tył nam się zblokował, no i dlatego nie możemy ruszyć. Oho. Gdyby w nas jeszcze wolno jeden samochód, to może by się udało wycofać autobus całkowicie. Kurde, mam kurs niezaliczony. Tak myślałem. Gdyby była możliwość naprawienia własnoręcznie błędu. Coś muszę sprawdzić jeszcze na odcinku w ramach tego. Jest, kochani, jest. Tepnijmy się na zajezdnię wola. I mamy pierwszego Hyundai'a. Z tych krótkich w sensie Hyundai. A, dobra, już wiem dlaczego pamiętałem Q. Q jest przy tramwajach do silników. Dobra, ale może z tym to się wstrzymamy i zrobimy to już w następnym odcinku. Potraktujcie to jako zapowiedź, że w następnym odcinku wybierzemy się dwoma Hyundaiami. W tym właśnie tym widocznym Hyundaiem, w sensie HRC 100. Tym HRC 142N. Czyli najkrótszym ze wszystkich trzech modeli Hyundai, jakie dojechał do Warszawy. I kto wie, może nawet go przemaluje na barwy gdańskie? Przecież jest taka możliwość, skoro mamy farbkę. No bo zobaczcie sobie teraz, tak próbnie przemaluje jeden człon. Jakby to wyglądało?
I oczywiście przód na Warszawę. Przód na biało, ale wiem, trochę się spierdzieliło, dlatego że to nie powinno malować się na całościowo na biało, no ale dobra. Powiedzmy, że coś takiego. Ładnie wyglądający Hyundai w barwach Gdańska, nie? Przemalowujemy całość, jak już robię zapowiedź, że wybierzemy się Hyundai'em, to na koniec możemy dla jej pomalować go w barwy Gdańska. Co nam przeszkodzi? Mhm. No ładnie. Chyba właśnie Gdańsk zamówił do siebie Hyundai'e. Ładnie to wygląda. Ten Hyundai w barwach gdańskich. Voilà. Hyundai w barwach Gajtu. Chyba że przód jeszcze malujemy na czerwono. Nie, z odcień czerwonego całym. Może tak to by lepiej wyglądało? Że cała mordka na czerwono. W sumie skoro już malujemy, to może przemalujemy... O kurczę, jaki to był odcień oryginalny? Permission to nie był. Karmazyn też nie. To był naprawdę czerwony chyba jednak. Kurde, przetłumaczyć dosłownie wiaderko kolorów. I co myślicie? Typowe gdańskie kolory? Ładnie to wygląda? Równie dobrze możemy też ten przód walnąć na czarno z powrotem. Oj, tak chyba będzie najbardziej gdańsko. To jak? Pasuje to malowanie? Bo mi jak najbardziej pasuje. Taki śmieszny pomysł na sam koniec odcinka. Nie, ale i tak, kurczę, w następnym odcinku pojedziemy w typowo warszawskich barwach, więc no. Więc i to nie jest tak, że od razu, że pojedziemy od razu króciakiem. Najpierw wybierzemy długiego pewnie. I tyle. To z mojej strony to tyle. I pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dzwoneczka oraz subskrypcji, jeśli jesteście nowi na kanale lub do mnie powracacie i chcecie otrzymywać powiadomienia o nowych produkcjach, to dzwoneczek obowiązkowy. Widzieliśmy się dzisiaj w dniu 28 września o godzinie 20.
A jutro widzimy się o godzinie 6 z odcinku z ciekawostek oraz o godzinie 20 w kolejnym odcinku z DTG. I tym razem będzie to tak typowo tramwajowy odcinek w końcu. Bo tego też już dawno nie mieliśmy. To dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Heja!